kochani, dzień dobry, witam was poświątecznie w poświątecznym vlogu, chociaż dzisiaj mamy drugi dzień świąt. Jesteśmy nad Bałtykiem Polskim, dokładnie w Gdańsku Sobieszewie. No, kawałek za Sobieszewem. Był ogólnie problem z parkingiem, bardzo dużo ludzi przyjechało na taki świąteczny spacer właśnie nad morze. Dziewczyny szukają bursztynów i muszelek. Gabryś zachwyca się ilością piasku, że bardzo udany spacer i powiem wam, że wszyscy spacerujący tu ludzie, dziesiątki, po prostu wszyscy, bez maseczek. W oddali, słuchajcie, ktoś się kąpie w morzu, tam ktoś morsuje. Zimno na samą myśl. Takiego bursztyna wielkiego Ania znalazła. Artystycznie, poniedziałek. Dziękuję serdecznie za cały odzew po vlogmasie od was, że tych vlogów chcecie więcej i że także wam się podoba. To jest coś, co ja naprawdę uwielbiam nagrywać, więc bardzo się cieszę. 4 stycznia, poniedziałek, dziewczyny już w szkole, ja właśnie nastawiam wodę na kawę, łapiemy kolejny dzień, wracamy do takiej codzienności, normalności, do takiej codziennej rutyny po świętach. Jesteśmy już we Francji z powrotem, także koniec naszych wojaży, wróciliśmy z Polski do Holandii, w Holandii pobyliśmy kilka dni i wróciliśmy z powrotem tutaj. Standardowo widok na góry musi być. Tam gdzie śnieg, to niestety są chmury i zbyt wiele nie widać. No ale nawet dachy mamy o ciupinkę przyprószone. Wczoraj wieczorem fajnie pruszył śnieżek, no ale niestety nic z tego śniegu się nie utrzymało. Ale ogólnie na Instagramie wam pokazywałam, jak pogoda zaskoczyła nas, szczególnie w Belgii, jadąc tutaj. To było chyba największe zaskoczenie, bo 2 godziny drogi od naszego domu w Holandii, od Tilburga, sytuacja biała się tak wkleję, więc było biało, nie spodziewaliśmy się tego. I później dalej jadąc przez Francję też padał śnieg, przed samym wjazdem do naszego departamentu, do naszego regionu, gdzie się znajdujemy, czyli do Jury, śniegu nie było, natomiast jak tylko się wjechało w departament Jura, po prostu biało, śniegu po kolana. A na ogół to jest tak, że w walizkach zalega coś jeszcze przez przynajmniej tydzień. Też tak macie. Jeszcze przed wyjazdem kupiliśmy takie puszki z ciastem francuskim do croissant. Także zrobiłam, żeby się nie zmarnowało, bo termin ważności do 7. Zaraz lądują do piekarnika, czekamy tylko aż się nagrzeje. Będzie pyszne śniadanko. Jak to ciasto w ogóle bosko pachnie. Pyszności. Jakie nam wyszły? Jemy! Chciałbyś już zjeść? Jeszcze gorące, wiesz? Muszą ostygnąć. Parzy jeszcze, tak? Nie ruszamy. Parzą jeszcze. Jak byliśmy w Polsce, to kupiłam Gabrysiowi książeczkę taką do wyklejania. Bardzo mu się spodobała. I jeszcze będąc w Holandii, zamówiłam tutaj mu 2 kolejne. I przyszły, właśnie byłam z psami na spacerze, sprawdziłam skrzynkę i przyszło zamówienie. I radość na naklejki niesamowita. Kleić! Już będziemy kleić. Cieni. Jest? Tak. Super, świnka inną, świnka w zagrodzie. Taki. Kleić. No gdzie przykleisz króweczkę? Tam. Tutaj, super, brawo. Chwilę później mamy poprzyklejanych trochę już zwierzątek. Świetna sprawa, bo można te naklejki łatwo odkleić. Tutaj dalej jeszcze będą grządki z warzywami. Dużo można dziecku wytłumaczyć. Jakiś park, piknik. Także nauka przez zabawę. Takie tu kwiatki pan podlewa konewką, zobacz. Naprawdę, super sprawa. Chyba 3,90 na Amazonie. Taki. Tutaj strach na wróble, który przegania wróbelki, które wydziobują ziarna. Siosio. Siosio, tak. Sobie też zrobiłam prezent i kupiłam sobie dużą świecę z Yankee Candle i to jest zapach Angel Wings i jest przeboski. Cudnie pachnie.
taki delikatny zapach, bardzo delikatny, ale po ostatniej świeczce, którą miałam na święta, to była chyba pomarańcza, cynamon i takie mocne orientalne przyprawy, taka była naprawdę bardzo intensywna świeca, to teraz dla odmiany właśnie taka subtelna, delikatna. Bardzo mi odpowiada. Siądę i pogadam do was tak na luzie po prostu, bo powiem wam, że dzisiaj nie idzie mi to vlogowanie. Mam w domu mojego męża jeszcze przez 3 dni, ma wolne, więc jak się jest razem, to też jest mi ciężko vlogować. Zresztą ten czas spędzamy by raczej w domu i nic takiego się nie dzieje. Teraz wysłałam go do sklepu, bo lodówka po wyjeździe świeci pustkami. Czekam na dziewczyny, aż wrócą ze szkoły. I powiem wam, że wczoraj to mieliśmy przeprawę niesamowitą. Po drugiej byliśmy tutaj, po 14, na miejscu we Francji. Około 15 dziewczyny przysiadły do robienia zadań domowych, które miały zrobić w czasie trwania ferii świątecznych. No myśmy doradzali i wy zróbcie sobie przed wyjazdem. No ale dziewczyny stwierdziły, że nie, damy radę, zrobimy po, przecież to nie ma tego tak dużo. Spoko matka luzik. No i jak wczoraj przysiadły o tej 15, tak skończyły dopiero po 20. Bite 5 godzin siedziały przy książkach, notatkach, komputerach i robiły zadania. Dzisiaj jeszcze też będą musiały na pewno zrobić, bo mają do zrobienia na sekcję holenderską jakieś tam prezentacje, ale mówił, że to już przyjemniejsze. Wczoraj szła matematyka i coś tam jeszcze, więc szkoda mi ich trochę było. Biedne się narobiły od razu po wakacjach, no ale mają nauczkę, że warto zrobić przed wakacjami. A ja siedzę taka trochę rozbita, niby się krzątam, kręcę i tu ogarnę, tu coś zrobię, tam coś zrobię. Ale znowu cierpię na zespół powrotu pourlopowego. Znowu jest mi się ciężko tutaj odnaleźć. Jak wróciliśmy ze świąt z Polski do naszego domu w Holandii, to powiem wam, że przez moment w ogóle nam się nie chciało stamtąd wyjeżdżać i ten wyjazd przekładaliśmy chyba przez 2 dni. No to jeszcze jeden dzień, no to jeszcze jeden dzień. No i tak naprawdę przyjechaliśmy w niedzielę, czyli na ostatnią chwilę, no bo w poniedziałek dziewczyny już do szkoły. Ciężko było wrócić, ciężko było wrócić i nawet przez moment miałam takie myślenie, nie chce mi się wracać, nie chce mi się tu być, ale bardzo szybko mi przeszło. Przeszło mi w momencie, kiedy wjechaliśmy w departament Jura, zobaczyłam góry, zobaczyłam ten śnieg, zobaczyłam ten przepiękny zimowy klimat i ogólnie okolice i już mi się przypomniało, jak tu jest przepięknie, przecudnie, jak bardzo mi się tu podoba i mi przeszło. I mi przyszedł ten taki kryzys chęci zostania w Holandii. W ogóle dostałam jeszcze dzisiaj od was wiadomości, to nie od jednej osoby, odnośnie wybuchów sklepów w Holandii, polskich sklepów. I teraz ostatni wybuch, który miał miejsce chyba wczoraj, sklepu Warszawa XXL chyba, tak się nazywał, miał miejsce w Tilburgu, no i że to moja okolica, czy się odniosę, czy coś powiem. Powiem wam tak, ja się nie chcę bawić w kryminalnych, ale do tego typu sytuacji podchodzę z dystansem, bo wydaje mi się, że może tutaj chodzić o jakieś sprzeczki pomiędzy właścicielami danych sklepów. Pamiętajcie, że bardzo często właścicielami polskich sklepów w Holandii są osoby tureckiego na przykład pochodzenia, marokańskiego. Więc nie zawsze są to Polacy i czasami chodzi o jakieś tam po prostu konflikty. Albo kolejna sprawa, można też w tak bardzo łatwy sposób, wysadzając sobie sklep, wyłudzić odszkodowania. Więc nie mówię, że na pewno tak w tym przypadku, wiecie, no nie chcę nikogo tutaj o nic oskarżać i posądzać, ale do tego typu sytuacji ja podchodzę z dużym dystansem. Nie fajnie, że sprawa dotyczy akurat polskich sklepów, bo przypuszczam, że teraz te miejsca będą przez jakiś czas zamknięte i ludzie nie będą mogli robić zakupów, a ja wartość polskich sklepów bardzo sobie cenię za granicą, szczególnie tutaj we Francji czy w Szwajcarii brakuje nam tego typu sklepu, tak jak w Holandii, w wielu miastach jest bardzo dużo sklepów, nawet po kilka na miasto, tak tutaj no jest ogromny deficyt, więc łączę się z wami w bólu, jeśli akurat trafiło na wasz sklep, nie możecie robić tych zakupów, ale tak jak mówię, nie chcę się bawić w kryminologa i nie będę, no nie mam nic więcej do powiedzenia, no mam nadzieję, że osoby po prostu odpowiedzialne za to
zabiorą się za to należycie i niebawem sytuacja się wyjaśni. Skoro nowy rok, to powiem wam, że mam takie jedno postanowienie noworoczne. Nie jedno, ale jedno, którym mogłabym się tutaj z wami podzielić. Otóż w dość taki drastyczny sposób chciałabym zmienić to, jak teraz planuję posiłki. Jak wiecie, ja się staram ogólnie jeść zdrowo. Nie mówię, że zawsze jem zdrowo, absolutnie nie. Jesteśmy tylko ludźmi, zjemy czasami pizzę, zjemy czasami burgera, zjemy czasami frytki. Ale od czasu, kiedy z jedną z moich córek wylądowałyśmy u dietetyka, mocno pilnujemy tego, żeby tego, jak jemy, co jemy, ile jemy, kiedy jemy, wiecie. Staram się w miarę tak zdrowo prowadzić tą kuchnię. I od jakiegoś czasu zauważyłam, że po prostu dziewczynom nie za bardzo służy to, że jedzą obiad w szkole. To są dość obfite posiłki, bo tam mają i oprócz dania głównego desery, jogurciki, owoce. Więc najadają się, wracają po paru godzinach do domu i znowu jemy obiad. Dość kaloryczny, no bo także pełny, wiecie, taki posiłek. Więc doszłam do wniosku, że w czasie, kiedy... jest ta przerwa lunchu. Dziecko mnie kręci na fotelu. W czasie, kiedy jest ta przerwa lunchowa i u dziewczyn w szkole, i mój mąż ma w podobnym czasie... Mogę powiedzieć? Reasumując, mam nadzieję, że teraz mi się uda. Kończąc myśl, w związku z tym, że mój mąż przyjeżdża na te przerwy, na lunch do domu, jemy razem, dziewczyny jedzą w szkole, więc stwierdziłam, że my na lunch będziemy jedli po prostu obiad, danie takie bardziej obiadowe na ciepło. Ja na ogół robiłam sałatki, tego typu rzeczy, a teraz chciałabym zamienić te sałatki na raczej takie dania obiadowe z kaszą, makaronem, ryżem czy ziemniakami. Natomiast po południu, pod wieczór, jak dziewczynki wracają ze szkoły, a mój mąż z pracy, to chcę w to miejsce, gdzie był obiad, wrzucić lżejszą sałatkę. No i sama po sobie czuję, że muszę wrócić do jakiejś formy aktywności fizycznej i na pewno wrócę do ćwiczeń z którąś z trenerek YouTube'owych. Ja ćwiczyłam parę miesięcy temu, z pół roku temu. Jak nie więcej, trochę ponad pół roku temu przestałam i żałuję, bo już miałam wypracowane niesamowite efekty, a teraz wszystko od nowa. Do tego opada urosła, celulit się znowu pojawił, więc trzeba zrobić z tym porządek. No i wspólnie z moją córą dwa razy w tygodniu stwierdziłyśmy, że będziemy biegać. Dlaczego tylko dwa razy w tygodniu? Otóż dlatego, że tutaj po godzinie 18, już teraz 18 zmieniło się z 20, jest godzina policyjna i po 18 możemy wyjść tylko w takich pilnych, uzasadnionych przypadkach. Na przykład mogę wyprowadzić psa, ale już nie mogę pójść pobiegać. Sport uważają, że mogę, wiecie, wcześniej, w ciągu dnia to ogarnąć. A tak naprawdę w praktyce, no nie bardzo mogę, bo dzieci do 5 są w szkole. Zanim wrócą, chwilę odsapną, coś zjedzą, no to już jest 6 i kicha. A w środę szkoła jest krócej, więc się wyrobimy. No i w sobotę myślałam, że też możemy chodzić biegać. O ile nie będziemy gdzieś jeździć i czegoś... Mam cię, super. Zwiedzać. Nie mam sił. Dobra, kochani, pomału będę kończyć tego vloga, to tak w skrócie, co u nas poświątecznie. Mam nadzieję, że wam się miło oglądało. Jeśli wytrwaliście do końca, zostawcie komentarz, że wytrwaliście. Zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Buźka, pa!